Myślisz o nim? Zapytał, wpatrując się w taflę wody. Jego mocny irlandzki akcent roznosił się echem nad pustym rozlewiskiem. Zawsze. Parła głowę o jego ramię, zamykając oczy. Każdego dnia i każdej nocy. Tęsknisz? Ucałował ją w czoło, nadal patrząc w ten punkt. Nikt nie wie, jak bardzo. Wzięła głęboki oddech, by po chwili powoli wypuścić powietrze. Bez niego czuję się pusta w środku. Dlaczego tak mówisz? Zapytał, czując się winny za to wszystko. Moje słowa mnie ranią. To nie tak. Ja po prostu jestem wypruta. Wyprostowała się, zwracając twarz w jego stronę. Wypruta z jakichkolwiek uczuć. Myślę, że się mylisz. Nie chcesz się przestraszyć samą sobą, że nadal możesz kochać nawet po jego odejściu. Spojrzał jej głęboko w oczy. Ja nie potrafię kochać. Już nie. Spuściła wzrok, nie wytrzymując napięcia. Nic tego nie zmieni. Poczuł, jak napinają się mu mięśnie. Nie wierzę. Zacisnął pięść. A co z moimi uczuciami? Wiesz, że cię kocham. To nie takie proste. Czuła się winna z powodu tej sytuacji. Ja... Nie wiedziała, co powiedzieć. W danej chwili zawładnęło nią sprzeczne uczucie. Rozumiem. Nie jesteś gotowa. Delikatnie dotknął jej ramienia. Ale czy naprawdę nie była? Próbowała nie wracać myślami tamtego dnia. Wtedy, kiedy wszystko się skończyło. Dnia, kiedy ostatni raz widziała jego tęczówki. Zacisnęła mocno powieki, lecz w głowie już kłębiło się wspomnienie. I ta kołysanka. Kochanie, muszę iść do pracy. Pocałował ją w usta. Czekaj. Złapała go za rękę, leżąc w łóżku. Zaśpiewasz mi kołysankę? Zapytała ściszonym głosem. Och, wiesz już, że jesteś dużą dziewczynką. Powiedział rozczulonym głosem. Nie mógł się nadziwić, że trafił na taki skarb. Wiem to. Splotła ich palce. Ale twój głos mnie uspokaja. Siad. Na skraju posłanie, głaszcząc ją po włosach. Z jego ust wydobywały się słowa kołysanki, którą sam ułożył. Księżyc już pełni, miliony gwiazd na niebie. Pora usnąć, pozwólby do dalekiej krainy pełnej szczęścia i miłości. Gdzie wszystko dotrze się bez jadu i złości. Zaznaj wszystkiego, co nie było ci dane, a w twoim przeznaczeniu jest ci pisane. Pamiętaj jednak, chwilę się jej przyglądał, aż do chwili, kiedy jej klatka piersiowa unosiła się i podała regularnie, wstał i skierował się w stronę wyjścia. Kocham cię. Wyszeptał, zamykając za sobą drzwi. Pojedyncza łza spłynęła po jej policzku. Nie spała, więc dlaczego nie odpowiedziała? Nie dowiedział się, jak bardzo go kochała. Pełniła największy błąd w swoim życiu. Wiesz, czasami zastanawiam się.
zastanawiam się, dlaczego on. Dlaczego padł właśnie na niego, a nie na mnie. Pierwszy raz od dłuższego czasu pozwoliła sobie na rozmyślanie. Nie chciała zapomnieć, po prostu za dużo ją to kosztowało. Dopiero teraz zdała sobie sprawę, że omijając ten temat była egoistyczna. Nie wiem, jak mogłam ci to wyjaśnić. Łapał ją za dłoń, zmuszając do uwagi. Nic nie dzieje się bez powodu. Może Bóg tak chciał. Nie sprowadzaj wszystkiego do istnienia Boga. Gdyby istniał, nie pozwoliłby mu umrzeć. Mówiła podniesionym głosem. Po chwili zdała sobie sprawę, jak go Bóg potraktowała. Przepraszam. Po prostu to niesprawiedliwe. Gdyby wszystko na tym świecie było sprawiedliwe, czy byłoby coś warte? Przesunął się do niej i pozwolił, by przytuliła się do jego torsu. Zain nie chciał, byś była nieszczęśliwa. Przez chwilę analizowała jego słowa. Nadal nie pojmowała faktu, który sprawiał, że żyła bez Zajana, tylko dlatego, że jakiś pijany kierowca wjechał w jego auto. Może masz rację, może powinnam odpuścić, pozwolić mu odejść. Wtuliła się jeszcze bardziej, czując jego perfumy. Zaczynam żyć dzisiejszym dniem. Nie zostawiać choćby musa. Za dużo dla mnie znaczysz. Powoli wstał, napiętując się z jej objęć. Jestem tu dla ciebie. Wystawił dłoń, którą ona ujęła. Wstała z jego pomocą, nadal trzymając jego dłoń. Dziękuję za wszystko. Nie ma za co. Po prostu pozwól mi siebie kochać. Lód ich palce razem, patrząc jej w oczy. Pozwolę. Wytrzymała jego spojrzenie, zacisnęła mocniej dłoń. Musiała być silna, musiała sprostać życiu takiemu, jaki jest. Żyć dla kogoś, kogo być może kocha.